Cztery drużyny reprezentujące legionowskie szkoły podstawowe i jedna drużyna z powiatu wołomińskiego wystartowały w zawodach gimnastyki sportowej dziewcząt i chłopców na szczeblu miejskim, powiatowym i międzypowiatowym. Gospodarzem zawodów była szkoła podstawowa nr 2 w Legionowie, a zgłosiły się do nich 1, 7, 8, szkoła podstawowa nr 2 z Marek, no i oczywiście legionowska 2. Bardzo się cieszę w ogóle, że dużo szkół wzięło dzisiaj udział w tych zawodach, ponieważ no, gimnastyka jest bardzo, że tak powiem, dyscypliną bardzo trudną, dużo ćwiczeń i nie wszystkie dzieciaki mają predyspozycje. Natomiast jeśli chodzi o pracę włożone innych dzieci, jak najbardziej na poziomie szkolnym śmiało mogą startować i śmiało konkurować ze sobą. Podczas zawodów dziewczynki rywalizowały w 3 konkurencjach: skoku przez kozła, ćwiczeniach dowolnych i ćwiczeniach równoważnych na ławce gimnastycznej. Chłopcy natomiast zamiast tak zwanej ławeczki mieli ćwiczenia na drążku. Pozostałe 2 konkurencje były takie same i dla wszystkich młodych zawodników tak samo trudne. Przyłamy się trochę, za krótko stałyśmy na ławce. No tak, i przy równoważnym, jak to się skoku? Skoku to mało punktów trochę. I też jeszcze przez kozła to też tak przeskakiwaliśmy. Mieliśmy nogi pogięte. No właśnie. No dobra. Ale nawet dużo, dużo punktów za tego kozła. Ostatecznie szkoła podstawowa nr 1 zajęła w zawodach 4. miejsce. Najwięcej do udowodnienia podczas imprezy mieli jej gospodarze, którzy bronili wywalczonego przed rokiem złotego medalu. Czuję taki niepokój trochę, że przegramy, no taki kółek nerwów. To są bardzo dobre drużyny z Legionowa, no i możemy przegrać. Trenerzy reprezentacji dwójki byli spokojniejsi, pewnie dlatego, że doskonale znali umiejętności swoich zawodników. Mają bardzo duże szanse na obronę tego tytułu, w związku z tym, iż dziewczęta bardzo, bardzo dużo pracy włożyły w doskonalenie swoich umiejętności i iż tak dużo nowych elementów zostało wprowadzonych, doskonałych elementów i dziewczyny bardzo dużo pracowały, więc nie wydaje mi się, że będzie jakiś większy problem. I rzeczywiście go nie było. Szkoła podstawowa nr 2 zwyciężyła drużynowo zarówno na szczeblu miejskim, jak i powiatowym. Tylko na szczeblu międzypowiatowym musiała uznać wyższość podstawówki z Marek. W kategorii indywidualnej zwycięzcą wszystkich 3 konkurencji została kapitan drużyny dwójki Zuzanna Budzyńska, która zdobyła 3 złote medale. Równie dobrze poszło chłopcom. We wszystkich konkurencjach zwyciężył Hubert Zakrzewski z dwójki, a jego szkoła również wygrała drużynowo.